Halo, halo. Witam serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jest co? Dzisiaj środa. Wstaliśmy dość późno, bo chyba 6:40 i wczoraj chciałam Alanka, tak? Alanek, chodź. Chodź tutaj. Tak, chciałam Alanka i on wygląda tak śmiesznie. Łyso! Takie piękne włosy miał. A ja mu ścięłam, bo wszyscy mówili, a zetnij, to przecież chłopak. No i wzięłam maszynkę. Tyle co się dało, jeszcze ma gdzieś tam plamy jakieś. Tak. Ale. Plamy mówię, takie łaty długich włosów, ale muszę dzisiaj to jakoś ogarnąć i zobaczymy. Muszę to wyrównać przede wszystkim, nie? No ja już make-up zrobiony, będziemy jeszcze w piżamie latam, ale. Właśnie w Pepko wczoraj sobie kupiłam, myślę, asy założę. A co? I co? Jakie plany? Jedziemy na plac zabaw na pewno i na plac zabaw i na miasto chyba. Do apteki musimy po leki pojechać. Tak, i już biorę Alankę, bo mi jęczy i chyba kubkę zrobię po śmierci. Zabaw w domu jesteśmy. Mówię trochę cicho, bo Alanek śpi. Mamy nadzieję. Śpi. Bardzo dobrze, bo już jest godzina 12:28. Jestem strasznie głodna. Nie jadłam śniadania. Jakoś nie zdążyłam rano. I poszliśmy. Jak nie zdążyłam rano zjeść tego śniadania, to później już nic nie jadłam, bo byliśmy cały czas na placu zabaw. Tam pokazałam laleczkę Chucky. Straszna, creepy. Bardzo. Się dziwię w ogóle, że takie coś jest dla dzieci. Tak patrzę. Śpi. Niech śpi. Ja teraz się zabieram za jedzenie. Ręce gotuję tam makaron. Akurat ma ochotę. Zje chyba z masełkiem, z Magii i tyle, a ja mam tutaj bigosik. Tylko, że bigos z cukinią. Czyli tak, miałam kapustę modą. Została mi resztka z czegoś tam, z sałatki. Więc wykorzystałam to do bigosu i dodałam do tego cukinię pokrojoną w kostkę. No i mamy, i dwie łyżki koncentratu. I mamy bigos, wyszedł bigos bez mięsa, bez różnych, ale jest bardzo mało kaloryczny, więc muszę się wziąć znowu za dietę. Czas najwyższy, bo znowu mi się przytyło. I no. Zamiast schudnąć, to sobie przytyłam, bo to lody, bo to ciastka, bo to coś, ojojoj. No, a trzeba schudnąć do swojej wagi, nie? Może kiedyś, jeszcze rok sobie dam, myślę.
i będzie git. Dobra, to zobaczyska. No, hello, hello. Właśnie się przybrałam, no i nie dokończyłam, bo to dzieciaki nam mi przeszkodziły. I co tam się działo wczoraj? Wczoraj wieczorem tak stwierdziłam, że każdy mówił, a zetnij go, skończy roczek. Ja tak mówiłam, skończy roczek, dopiero go zetnę może. No i wzięłam wczoraj maszynkę, gdzieś około godziny 18-19. Myślę, a zetnę go. I po prostu trzymałam go na rękach i gościnałam. Uważałam oczywiście, żeby tam się nic nie stało po drodze. Nawet się dał ściąć, tylko powiem Wam, że wygląda całkiem inaczej. O wiele ładniej w tych długich włosach. No ale może to kwestia tego, że trzeba się przyzwyczaić. Nie wiem, zobaczymy. Teraz jestem właśnie w trakcie ogarniania. Tu posprzątam te trochę zabawki, ogarnę tutaj i pójdziemy sobie na plac zabaw. Póki jeszcze nie jest gorąco, do Lidla, bo muszę kupić cukier, bo teściowa ma, co ma, wiśnie i robi soki, więc trzeba cukru do tego, więc muszę kupić, a jest teraz fajna promocja, dzisiaj chyba ostatni dzień, 3 plus 2, więc jak się kupi 3 cukry, płaci się za 2, czyli jeden w gratisie. No to tak, dzisiaj takich szczególnych planów nie mamy. Wczoraj byliśmy na basenie rano, więc więc trochę nagrałam, ale nie konkretnie na basenie. I co? I muszę się przebrać, bo tak na czarno nie pójdę. Tym bardziej, że mam te leginsy trochę takie, gdzieś miałam. O, przebarwione tutaj, bo sobie farbowałam kiedyś włosy i gdzieś jakoś zapomniałam, że rozjaśniać, może przebarwić. I ręcznik przebarwiłam. I ten, a mam, miałam specjalny ręcznik. O, coś mi przyświetla. Miałam specjalny ręcznik do farbowania włosów. No i nie wiem, coś mi ogłupiło. I wzięłam inny męża, taki duży, wielki, fajny ręcznik. Plażowy bardziej. No, taki super był. I niestety go zniszczyłam. Jest cały w plamach. No, a gdzieś za jakiś czas będę znowu farbować, to może nagram, to Wam pokażę. Na razie zostaje tak, bo chcę, żeby się zregenerowały troszkę te włosy. Chociaż i tak już długo nie farbowałam i dość długie są. Ale będę z Wami ścinać na pewno i farbować. No, nawet fajnie ten make-up mi wyszedł. Tak zawsze lubiłam takie ciemne oko sobie robić, a resztę takie, wiecie, neutralne. Tutaj usta nude. Ostatnio w ogóle nie nakładam podkładu, chociaż powinnam może, ale po prostu to wszystko spływa. Jest tak gorąco dzisiaj, że to też mi spłynie, więc wątpię, żebym nakładała. Musimy dzisiaj pójść do apteki, obowiązkowo, ale nie wiem, czy podjadę autem sama, czy co. Czy wózkiem. Zobaczymy, jak będzie gorąco. Muszę przyszykować na pewno prowiant na drogę, w razie czego. I tak to do zobaczyska później. Kochani, znowu my, Alanek i mama.